stare, wysłużone skrable. Przydałaby się jakaś aktualizacja, co? No i o tym mówię. Hej, dzień dobry, z tej strony Hudson i witam Was ponownie na kanale Alto. Dzisiaj pogadamy sobie o najpopularniejszej grze słownej na świecie, a mianowicie skrablach. Wszystko to z okazji wydania nowej, odświeżonej wersji tej legendy. Porównamy ją ze starym wydaniem, zobaczymy, czym się różnią oraz jak prezentuje się nowa wersja, a oprócz tego zaprezentuję Wam pozostałe warianty skrabli, które możecie znaleźć w sklepie Alto. Jeżeli jakimś cudem nie kojarzycie Scrabble, jest to gra, która łączy pokolenia i wciąż utrzymuje swoją ogromną popularność. Została wymyślona w 1931 roku przez architekta Alfreda Batza, który akurat był wtedy bezrobotny. Zasady są proste. Losujemy płytki z literkami i staramy się ułożyć z nich wyrazy na planszy w formie krzyżówki, w poziomie oraz pionie. Każda literka ma swoją wartość punktową, więc im trudniejsze słowa ułożymy, tym więcej punktów pozyskamy, a wygrywa ta osoba, która na końcu będzie miała tych punktów najwięcej. Warunek jest taki, że każde nowe słowo, które układamy, musi zawierać co najmniej jedną płytkę z tych, które znajdują się już na planszy. Ciekawostka. Pam Batz, czyli twórca gry, ustalił wartości punktowe literek, obliczając częstotliwość ich występowania na tytułowej stronie gazety New York Times. I co lepsze, te wartości pozostały w niezmienionej formie aż po dziś dzień. Oczywiście w wersji angielskiej, bo u nas trzeba było dodać te wszystkie on, ci i żet, więc nie przedłużając, sprawdźmy, co znajduje się w pudełku. W pudełeczku czeka na nas jednostronna plansza, worek na literki, 120 płytek z literkami, 4 stojaki do gry oraz instrukcja z zasadami gry. Mam przed sobą starą oraz nową edycję Scrabli, także zobaczmy na szybko, czym się od siebie różnią. Na pierwszy rzut oka rzuca się od razu inny projekt graficzny i uważam, że to chyba będzie ta najbardziej zasadnicza różnica. Sprawdźmy, co znajduje się w środeczku. Okej. Tutaj również mamy instrukcję z regułami gry. W nowej edycji również, tylko jest bardziej poskładana. No i proszę, tutaj plansza do gry prezentuje się tak. Tutaj w kolorze granatowym, no i w kompletnie innym, odświeżonym graficznie stylu. Woreczek już z nowym logo. Tutaj jeszcze stare logo Scrabli. W środku znajdziemy płytki z literkami. Widać, że one są tutaj bardziej w kremowym takim kolorze. Tutaj mamy nowe płytki, one są już białe. Ten sam font, praktycznie to samo, ale mamy świeży, bielutki kolor. Od razu się kojarzy, jakby coś było zmienione na nowe. Do tego mamy podstawki do gry. Tutaj były one w kolorze zielonym. Faceci znają tylko dwa kolory. Fajny i brzydki, ale to jest chyba taki seledynowy, morski. Albo coś pomiędzy tymi dwoma kolorami. No ale różni się to przede wszystkim tym, że mamy tutaj uaktualnione logo Scrabli, tutaj jeszcze w wersji starej. Tych podstawek mamy 4, ponieważ jednocześnie grać w Scrabble mogą 4 osoby. Dla więcej osób brakłoby przestrzeni na planszy. I to by było na tyle. Tak jak mówiłem na początku, największa różnica leży tutaj w warstwie graficznej. Został zmieniony kompletnie projekt, użyto innych kolorów. No i tutaj nastąpił również update, jeżeli chodzi o logo Scrabli. Nie wiem jak Wam, mi troszkę bardziej podobało się to starsze, było takie bardziej charakterystyczne. Więc no, są to jedynie estetyczne zmiany, odświeżona warstwa graficzna. A jeżeli chodzi o jakość zabawy, ta pozostaje niezmiennie taka sama. Jeżeli po Waszych starych skrablach, tak jak po moich, widać, że przeżyły niejedną zaciętą rozgrywkę, może to najlepszy moment, aby odświeżyć swój set tym oto nowiuśkim wydaniem. Czas na pierwszy wariant skrabli, który znajdziecie w sklepie Alto. Jest to wersja junior, przeznaczona dla dzieciaków od 6 roku życia. Tutaj w pudełku czeka na nas dwustronna plansza, worek, tym razem w pięknym niebieskim kolorze, 84 żółte płytki z literkami, 30 niebieskich tekturowych żetonów oraz instrukcja z zasadami. Mamy tutaj dwa warianty gry, których trudność została odpowiednio dostosowana pod młodszych fanów Scrabli. Pierwsza gra nazywa się Słowa i obrazki i jest przeznaczona dla graczy w wieku od 5 do 8 lat. Na planszy znajdziemy nadrukowane słowa z ilustracjami, więc zadaniem dzieciaków będzie dobranie odpowiednich płytek z literkami i ułożenie ich na planszy według wzoru. Taka forma zabawy pomoże im w nauce czytania oraz bezbłędnego pisania. Druga gra dla dzieciaków od 7 roku życia nazywa się Kolory i literki. Tutaj jak w klasycznych skrablach dzieci wymyślają słowa i układają je na planszy w formie krzyżówki. Dzięki takiej zabawie poszerzają zasób słów, uczą się ich poprawnej odmiany, jak i pisowni. Wygrywa ten gracz, który na końcu będzie posiadał największą ilość punktów.
Ostatnim rodzajem skrabli dostępnym w sklepie Alto jest wariant Practice and Play, który poprzez zabawę w układanie słów uczy dzieci języka angielskiego. W pięknym pudełku czeka na nas po raz kolejny dwustronna plansza, zielony worek na literki, 84 płytki z literkami, tym razem w bardziej beżowym wydaniu, 30 niebieskich żetonów, ilustrowany słowniczek z angielskimi słówkami oraz instrukcja z regułami gry. Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5 lat w górę, które rozpoczynają naukę czytania lub potrafią już czytać. Co najlepsze, ta wersja Scrabble kładzie nacisk na naukę języka angielskiego poprzez świetną zabawę. W ilustrowanym słowniczku znajdziemy ponad 800 słówek w języku polskim i angielskim, co ułatwia samą grę, ale również naukę nowego języka. Podobnie jak w wersji junior, tutaj również mamy dwa warianty gry. Pierwszy dla dzieciaków, które dopiero zaczynają swoją przygodę z czytaniem oraz skrablami. Ich zadaniem jest po prostu układanie płytek z literkami na wydrukowanych na planszach słowach z obrazkami. Dzięki temu uczą się ich pisowni oraz wymowy, a to wszystko okraszone jest fenomenalną zabawą. Wariant drugi przeznaczony jest dla starszych dzieciaków, ale i nie tylko. To już klasyczna rozgrywka w skrable, tyle że w języku angielskim, stąd i dorośli mogą sobie troszeczkę urozmaicić podstawowe reguły gry w Scrabble. Dołączony ilustrowany słownik bardzo się tutaj przyda i, jak wspomniałem wcześniej, pozwoli na poznanie masy nowych słówek w języku angielskim. I tak oto stoją przede mną wszystkie trzy warianty Scrabble, które możecie znaleźć w sklepie Alto. Niezależnie od waszego wieku, każdy może cieszyć się radością, jaką daje ta gra słowna, więc jeżeli jeszcze nie macie swojego egzemplarza, serdecznie zapraszamy do naszego sklepu. To by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za waszą uwagę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie kanał Alto, bo czeka tam na was więcej takich materiałów. My widzimy się już za niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa!